Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i Eli suchą stopą na lądzie, czyli na deskach. A burza w dalszym ciągu daje się we znaki. Nie? Bardziej o szuflady chodziło, Eli. Nie, ale ciekawe, czy tam Jesse, a może Tommy? Coś mi się wydaje, że Jesse swoim bohaterskim czynem zgarnie kulkę całkiem niedługo. No, oby nie w głowę, bo z tego raczej, kurczę, Eli nie będzie w stanie go uratować. Rany postrzałowej głowy raczej, no, nie poskładamy bandażami. Raczej. Zawsze, no, chyba, że dosłownie otrzym mu skórę, no to wtedy bandaże jak znalazł. No, ale wielce wątpliwe jak na moje. Dobra. Ale chyba, że tędy. Aha, proszę bardzo, co my tu mamy? Fright Nights. Okej, dobra, przeczytajmy. Noce strachu. Przerażający przekąski, konkurs na kostium tak piękny, że aż strach. Strasznie fajne nagrody. Ogólnie każdy dostaje 100 darmowych biletów, jeżeli przyjdzie w przebraniu. No, ej, spoko. A czym się tam wybrał? Ej, czy tam mieliśmy datę przy okazji? I całkiem długo to trwało. Kto przyjdzie w nocy pograć sobie, ale mamy tutaj w takim wypadku automaty. Czy to nie takie gry? Bo tu widzę piłkarzyki, dobra. Może, może. Nie, dobra, ale co, na górę w takim razie? Niekoniecznie. A. Czyżby to była moja łódka? No i po co mnie na manowce sprowadzasz? No po co? To aż dziw, że tylko jedna. No, ktoś sobie pograł, ewidentnie. Oj, ta maczeta nawet fajnie wyglądała. Kolejna do podmianki, jakby co. Ej, dobra, i są moje automaty. Oj, nie, nie, nie. Najpierw przejrzę. No właśnie, 17, 3. Sporo tego. Zresztą powinno być jeszcze więcej. No szkoda, że nie można w nic zagrać, ale by się ucieszyła, tak na poprawę humoru. Spoko, spoko, zaraz, zaraz, no właśnie. The Turning. Czy w to nie graliśmy już przypadkiem? Ten z Dance Revolution. O! O cholera. A co, po prostu, że kolejne zwłoki? Ale to chyba nie ja jestem sprawcą teraz. Wyjątkowo. No, ta maczeta może się przydać. Takie jakieś przeszucie po prostu. Może warto zastawić drzwi już zawczasu. Ej, no niedopuszczalne. Można? Coś? Nie, akurat ani to, ani to. O, ale tutaj już bardziej, dobra. Jeszcze inne rzeczy będę mu podnosić. Ale co mówicie faktycznie? Aż pod drzwi. Chyba zaraz same się otworzą. Oła! Świetnie. Po prostu pięknie. I po to było to wszystko. O, to jest dobry początek zabawy zawsze. No, którędyś będzie musiał ich przejść. Na przykład tędy. Dobra, może jeszcze jedno w takim razie. Ta wyglądałaby dobrze zadziałała. Dobra, gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie, gdzie on jest? A i dlatego się maczeta właśnie przyda. Dobra, może jeszcze jedną bombkę.
bo on właśnie szarżuje w tym momencie. Nie, tu! Gdzie tu? Eli, kurde, nie na niego z maczetą, no co ty? Marnotrawstwo. Oj, purchowa! A po pierwsze, zejmij tłumik. Dobra, warto w ten sposób. Dobra, maczeta zrobi swoje. Ach, kurde, zapomniałem, że on purchowami bardzo lubi rzucać. Słyszałem kolejnego zarażonego. Gdzieś tam za mną. Aaaa, niedobrze. Ale... pewnie zdążę. Pewnie zdążę, albo nie. Dobra, ej, no nie zdążyłem się uleczyć. Czy ten zarażony tam jeszcze żyje? No nie cegłą, Eli. Kurde. Nie, chyba go zdeptał, co? Dobra, może się uda. To by się przydało w sumie jeszcze przetworzenie przedmiotów. Dobra, ale całą resztę mam. Dobra, spokojnie, zabawimy się. Powinno być dobrze. Co, tak od razu? O nie. Spokojnie. A! Dobra, czyli to podnosimy. W takim razie, tak jak i całą resztę, którą tu znajdę zaraz. Kurs na diabelski młyn. A, czyli tam się już nie cofnę. Szlak by to. Dobra, ale pozbierane. Tak być powinno. Nie, w sumie nie było tak źle. Znaczy, za każdym razem, kiedy Eli nie ginie, to już jest dobrze. No, bo mogła. Ja bym patrzył tylu zarażonych, tak naprawdę, mając taki arsenał, jaki ma Eli, ilu z nas dałoby radę? Tak naprawdę. No, może jakaś część, ale gwarantuję wam, że ci z was, którzy pierwszy powiedzieli, no przecież, no ej, no jak to bym nie dał rady? To właśnie bardzo może, żebyście nie dali rady. Co tam się ukryło? W ogóle mogę tam, może... Nie, oczywiście nie. Powrót niemożliwy tą drogą. Czyli cokolwiek tam było wyżej, no zostało pominięte, niestety. Dobra, w maczecie jeszcze trochę. No czyli co, nie będą tam tej maczety podnieść nawet? Z powrotem, uzupełnić sobie? Kurs na diabelski młyn. No skoro tak. No dobra, jestem w miarę zadowolony z zapasów, jakie mamy. No, w miarę to nie znaczy, że tutaj czegoś jeszcze nie było. Moment, moment, moment. Do 9 mm może coś się znajdzie. Gdzieś coś widziałem. Chyba, że już zdążyłem podnieść. To troszeczkę tutaj biegałem w międzyczasie. Tak zwanym. Nie no, ale nie musisz aż takie gimeli robić. O, proszę bardzo, to bym pominął. Raczej kolejny argument za tym, że ta podróż nie była bezowocna. Z powrotem po zapasy. O, 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 no i proszę bardzo, gdzie był ten jeden pocisk tu? No i proszę bardzo. A tu nawet się nie wystrzelałem. Praktycznie w ogóle. I oczywiście nie używam totalnie min ogłuszających, czy tam bomb. Totalnie, w ogóle. Bo są dymne chociaż? Czy one tylko ogłuszają? Kazakh Bright. Brzmi jak dobry bohater, ale zobaczymy. Uuu, ale wygląda już trochę gorzej. Aha, i tak też jest. Ale setka. Wysokie stacy. Został się w trakcie wojny domowej na Tytanie. Przysiądzając ścić się na Future Alliance. Wzmocniwszy swój komunikator kwantowy, tak aby mógł sięgać poza nasz układ gwiezdny. Stara się teraz porozumiewać z kimś lub czymś. Chcemy pomóc mu dokonać zemsty. Aha. Dobra, czyli... Spoksik. Kolejny wróg rasy ludzkiej. Razem z Tytanu. To już no, trochę daleko. Jeżeli Tytan to planeta, oczywiście. W tym kontekście. Dobra, maczeta jest jakby co? A ty? Jakiś czyhacz tam czyhał.
Ja, dobra, ale tylu zarażonych coś tu jeszcze powinno być. To nie ludzie, oni nie zbierają zapasów. Tylko się włóczą. No i zabijają ludzi. O! Ja myślę, że Angry Birdsy. Było kolejne odniesienie do gier. Wewnątrz gry. Dobra, nie, ale spokojnie, wygląda aż tak niebezpiecznie, żeby nie spojrzeć tu najpierw. No, powiem ci, tutaj może było solidny automat wstawić w tym miejscu, ale ktoś to postanowił postawić darta. No chyba, że gra na pełnym ryzyku, po prostu. To jest sobie tutaj czaska na fliperach, a obok ludzie grają w darta. No i trzeba się uchylać w dobrym momencie. A tak delikatnie podniesiony poziom trudności. Ej, to był kaszel. I to nie był mój kaszel. I to nie był też Eli kaszel. I nie był to też grzmot. Może będzie się teraz faktycznie się nie okazało. Czy to się ktoś jeszcze czai? Dobra, gdzie więcej? Chyba w strzelbie mam max. Były tutaj różne dziwne dźwięki. Pomijając same grzmoty. Czy warto? Najpierw tutaj. No i tu konsolę, rozumiem, tak? Ej, no czymże jest, no właśnie, sam telewizor bez konsoli, ja widzę pady, ale... Czyli konsolę ktoś zajumanił, hehe. Jakiś dobry ziomek. Ale co, faktycznie same pady? I pady od czego? No, z PlayStation oczywiście. Ale od trójki. Już nie od czwórki. No, generacja do tyłu. O, znowu dla Julesa. No, Jules, nie, przypominam, to my zrywamy te wiadomości, nie Jules, więc... Nie odebrał żadnej z nich. Nie mogę oddychać, to takie przerażające. Wpadliśmy do porzuconego budynku, żeby na ostatnią chwilę poszukać zapasów, kiedy napadli na nas... Napadł na nas ogromny demon. Bestia już miała mnie zaatakować, gdy doskoczył do niej Zachary, uderzając ją toporkiem. Demon złapał go za twarz i rozerwał jego głowę na dwie części. No tak jak zwykł robić. Wiedziałem, że już po nim i uciekłem. Nic innego nie mogłem zrobić. Zostałem sam i muszę doprowadzić tę podróż do końca. Udam się na wyspę i dołączę do swoich nowych braci i sióstr. Odnajdę rodziców Zacharego i uczczę jego pamięć. Jules, podejrzewam, że nasze drogi już się nie skrzyżują. Będę modlił się za twoją duszę. Żegnaj, przyjacielu. Emmet. Dotarł, jak sądzicie? Jakby co, mam maczetę, nie toporek, no ale na obleśnego purchacza chyba nie wystartuje z toporkiem, zresztą... A nie do ciosu bronią białą mnie dostał ode mnie, bo to zbyt niebezpieczne w jego przypadku. Nawet dalej ze swoją odpornością nie jest odporna na rozerwanie czaszki. No czyli co, czyli muszę tu? Dobra, shotgun w łapie, latareczka zapalona. Czy po prostu zaskoczyłem na kondygnację, na której już byłem? Aha, na to wygląd. Po trupach sądząc. Czyli co, jednak tam gdzieś było przejście. No musiało być. Może jakaś lina gdzieś. Albo po prostu totalnie w drugą stronę. Dobra, to coś zbyt delikatnie. O, co my tu mamy? I to było problemem? Dobra, znowu uważam, że cała ta jatka była bezcelowa. Szło się wspiąć i przesunąć z dołu. No ale... Co ja tam się będę powiadał, zresztą nie ma się co cofać nawet. Ej, przez chwilę miałem chyba ten... O, mam wzrokowy, bo wydawało mi się, że... Albo to był cień Eli. Jakby jakąś tam anatomiczną postać. Humanoidalną. Nie mówcie, że to trzeba było z góry podnieść. No nie, nie, nie. Dobra, okej. Raczej w ten sposób. Eli, nie, 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 nie. Nie rozumiemy się, Eli. Nie rozumiemy się. Już nie pierwszy raz. A swoją drogą, jaki tam jest sztorm, kurde. Ja nie wiem, czy tam chcę wypływać.
No ale widocznie trzeba. No. Co jest konflikt trójkątów? Przepraszam bardzo. Nie, nie ten. O, ten tutaj, na łańcuszek. Serio muszę przesunąć łódkę? A mogę siłą woli? Bo tak by było lepiej. No dobra, odpłynę ten kawałek, bo czemu nie? Może to zróbmy. O, w ten sposób, żeby mi porwało najlepiej całą łódkę od razu. No chyba, że cholera o tutaj właśnie chodzi. No, dobra, zobaczymy. No nie, na szczęście nie, dobra. No to ej, ahoj przygodo. Na ratunek Tomiemu albo Jessiemu. Któryś tam potrzebuje ratunku? Na pewno. A diabelski młyn coraz bliżej. Bo lepiej unikać otwartego terenu, ale znajdźki i surowce też rzecz ważna. Jestem bardziej tutaj w środku, bym podejrzewał, jeśli już. Ja tutaj mówię, tej łódki nie idzie zatopić, więc nie martwcie się. Nie wiem, ale naprawdę, sztorm w środku Seattle? Kto by się spodziewał? No, wyglądało obiecująco, ale niestety nic z tego. Ej. A tu? No, chyba woda zbyt intensywnie podąża, żeby tak sobie wyskoczyć bez łódki. Ja tam też nie widzę wejścia. Oni myślą, że z góry będą atakować. Ja bym tak zrobił, jakby się zaczaić. Ej, no halo, moment, a tam ktoś potrzebował pomocy, no nie możemy tak od razu na otwarte wody, no. Eli, kurde. W imię zemsty, naprawdę? Okej, ale spora dowolność, teren jest duży, a ja bym tak popłynął na otwarty ocean, po prostu. Jak daleko bym dopłynął? O cholera, dobra, może lepiej nie wypuszczać się gdzieś tam dalej. Aha. A więc tak to miało wyglądać. Eli, płyń do góry, za bąbelkami. Łódź zatnęła, no trudno. Nie no, lightowo jak na moje, spokojnie. Tylko ogarnąć, że jak nadpływa fala, to my nurkujemy. To z grubsza tyle. No, proszę bardzo. Spokojnie. Już niedaleko. Ale już coraz bliżej, coraz bliżej. Do dzieła w sensie? Widzisz kogoś? Bo ja nikogo nie słyszę. Ale łódeczki zawsze było warto sprawdzać w jedynce. Mimo że wiadomości to czasami jeszcze przydatne rzeczy. Właśnie, tylko takiego i dropsów zaraz będę musiał zobaczyć, jak wyglądamy. Nowa lokacja, to i nowa umiejętność by się przydała. A, już splądrowane wszystko. O, prawie. To mi się na bankowo przyda. No, już coś mogę skręcić. No właśnie, rzućmy okiem. Oj, dodatkowo tutaj mołotowa? Oczywiście, że tak. Ale to nie wykorzystuję z tej butelki w ogóle. Lepszenie maczety. Bomba. Może za chwilę, ale właśnie, ale tutaj. No 99, jest co z tym robić. Twórz więcej mim pułapek. I powiemy, że fipunku też wzrasta. A tutaj później więcej strzał wybuchowych, których nie używam. I za ile? Za 40, mógłbym i jedno, i drugie. I kolejne drzewko załatwione, dobra. Wszystkiego na maksa, ile wlezie. Żeby tylko podnosić zapasy później.
A i skoro już mogę stworzyć od razu dwie. Dobra, i po to to było. Właśnie po to. Okej. Gdzie jesteś, Abi? Czy się spodziewasz, że ona będzie już tutaj od razu? No raczej niedoczekanie. Nie, może nie. Co to, nie zaczęła jeszcze procesu wysychania w ogóle? Ale i tak, nie ma co tam wskakiwać, od razu po szyję. A tu? Niech to. Aha, ale nie wygląda, bo ktoś tam był. O, przydatne zapasy. No, chwila wytchnienia, Ali. Zjazd ze słonika. Ja dobrze obstawiałem, że słoń. O, moment, a tutaj może coś widać ciekawego? Nie. Chyba trzeba wrzucić monetę. Dobra, ale widzimy dalszą drogę. Ale warto może sprawdzić tutaj tą ścianę. Nie, nie wyglądało coś innego. Dobra, skoro to będzie, może być Abby, to shotgun w łapę. Bez wybijania szyby? No da się, okej. Okay. Ale... Znajdźki same się nie znajdą. Jakby tam były. Dobra, skoro jazda. Jak sytuacja? Względna cisza, zapasy leżą. No... Ktoś tu może być. Nawet jest to całkiem możliwe, powiem wam szczerze. Ale i tak, jak zauważyć można przeglądanie zapasu moją domeną. Czy coś tam się przypadkiem nie ukrywa, jakiś kawałek szmaty. Są ważne rzeczy, to jest przetrwanie. Nie po to, ej, ma plecak, żeby był pusty. Ale... Albo... Nie, bo to ewidentnie można by było wejść. Specjalnie wystawione okno, czy tam szyba. Skoro to akwarium, to może po prostu szyba, ale... Które jest oknem na świat dla ryby? Nie, ale coś tu faktycznie będę musiał rozwalić, tak epicko, żeby się dostać gdzieś? Czy pomijam jakieś drzwi? I to ze zmęczenia? Słyszysz, jak ona dyszy? Ciężko? Może adrenalina, bo tu już faktycznie gdzieś zaraz może być Abby. Może warto przesunąć ten wózek z mopem. Nie, serio? Czekamy na jakąś podpowiedź chyba? No skoro nie tu... No choć ewidentnie wygląda, że pewnie tu... A, wytrzymałeś szkło. Nie, ale Eli, troszeczkę mnie przerażasz teraz. Aha, aha, dobra. Mhm, aha. To już może bez latarki, faktycznie. Bądź względny. Ten spokój chciałoby się powiedzieć. Ale w momencie, kiedy to powiedziałem, od razu chciałem cofnąć te słowa. No nie mówcie, że... O czym mowa? Tu? Ej, powiem ci szczerze, Eli, sam nie wiem. Tam coś połyskiwało, ale... Chyba, że tu? Nie. Właśnie, może rzućmy okiem, co tu w ogóle właściwie jest. Jak? Clearance i... Cleaning. Cleaning schedule. Jeszcze tak ktoś porządek robił? Całkiem niedawno? Wedle harmonogramu? Ej. To co to są za rzeczy? Zresztą nie podejrzewam, żeby to była główna baza wypadowa tej ekipy, która jest zalana. Wiecznie mokre buty. Każdy tam musi mieć kalosze wydawane na stanie od razu.
Ale to się rzadko spotyka. Takie grzybnie. Jakiś jeszcze bardziej zmutowany? Przez te powodzie, przez te deszcze? Rozumiem, że rosnąć jak grzyby po deszczu, ale... Ale ej, bez przesady. Jeden nowy rodzaj zarażonych wystarczy. Znaczy oczywiście dbając o dywersyfikację, przydałoby się jeszcze więcej, ale... Jeśli chodzi o potencjalne zagrożenie dla Eli, no to nie chciałbym tutaj z jakimś wielkim zakapiorem teraz wyskoczyć. I właściwie co wtedy miałaby tu robić Abby? W tak niebezpiecznej okolicy. Nie, niemożliwe. Coś na pewno mogę jeszcze skręcić. No, albo. Nie, ale to nie wykorzystuję nożyczek w ogóle. Dylematy. Dobra. Delikatne marnotrawstwo. Ale połowy nożyczek nie zostawię ze sobą. Wskoczyłem prosto w szafkę. Dive Locker! Czyli ktoś tu próbował nurkować jeszcze? Dobra, butelek Max. Nie wiem, naprawdę złowrogo trochę. Nowy rodzaj zarażonych. Może podwodni? Podwodne grzyby? No podejrzewam, że jakiś rodzaj mógłby być w sumie. A tutaj? Coś tam ewidentnie się podświetla, no Eli. No tak śrubek, to nie wolno zostawiać. No ej, no co ty? Ale to coś jeszcze było. Nie, to nie było to od drzwi. Dobra, może lepiej warto skupić się na tym, co jest przed Eli. Kurwa jesteś. Dobra, jakby co jest strzelba. No, nawet taki koks jak Abby powinna paść. Ten Joel padł. Więc Eli, jakby co. Celuj od razu w kolano. Czy to jest kombinacja jakaś potrzebna? Czy jest inna droga? Aha. Musi być inne wejście. I chyba właśnie znaleźliśmy. Tam do góry nawet chyba nie ma co się wychylać. Żeby znowu nie wpadła gdzieś, nie? No. Znowu! Dobrze, że rura ci na łeb nie spadła. O! Azor! No. Dobra, ale jak jest żywy pies? Dobi, co? Dobra, ale jak był i pies, to może jest Abby faktycznie. Możliwe, że właśnie zabiliśmy jej psa. Aha, ale jeszcze zapasy. Ja będę poprawę humoru po zabójstwie czwornoga. Trzeba tutaj docenić twórców. A tu co? Boże. Co tu się stało? No to jest bardzo zasadne pytanie, wiecie? Nie wygląda jak stół operacyjny. Komuś stała się krzywda. Albo na tym stole właśnie, albo tutaj próbowano tą osobę ratować. No, scenariusze są różne. Wersje wydarzeń też. No, dobra. Śmierdzi progresem. Więc może jednak w tą stronę. Z najbliższych możliwych drzwi. To są pewnikiem. Zamknięte. Mhm. No dobra. Nie będę trzymał was w niepewności. Ani samego siebie.
Ale tam słychać ludzkie głosy. To jeszcze kawałek, jeszcze momencik. Jeszcze chwilkę. Jest was więcej. No, może coś ważnego akurat. Jest i Owen. Owen. Serio? Dobra, notatka w dzienniku poczyniona. Czyli wygląda to, że faktycznie dotarliśmy tam, gdzie chcieliśmy. Słyszeli to? Dobra, chyba nie, ale... Ja bym miał dojść do wymiany ognia. Dobra, przejdziemy tylko przez te drzwi, przez które mamy przejść. I chyba to dalej nie są to drzwi, to jest chyba jakaś kurtyna zwykła. Dwa szybkie strzały, Eli. Serio. Dwa szybkie strzały. Pierdol się, Owen. Ręce do góry. Gdzie Abby? Dziewczyna z Jackson. Mów, dokąd poszła. I co, nie zabijesz nas? Jeśli jej powiesz, już po nas. Możecie to przeżyć. Chcę tylko jej. Kłamiesz. Podejdź tu. Podejdź tu, kurwa! Czyli to sztuczka, którą Joel zastosował i Tommy? A później ty. I oby się, kurwa, zgadzało. Dobra. Co robisz? Ona pewnie i tak już nie żyje. To nie jest tego warte. Stój! Porozmawiajmy! Cofnij się! Oj, nie tam miało to pójść. Mi, gdzie jest. Coś mi się wydaje, że Owen przeszarżuje, no właśnie. No, to już jest w obronie własnej teraz. No, naparza mi wlezie. A, już po niej. Owen tam jeszcze może coś tam zipie. To Abby jest w ciąży, czy właśnie babka, którą zabiliśmy? Ajajajajajaj. Makabra. A, ktoś by powiedział, double kill. Tommy! Miło cię widzieć, bo właśnie zabiliśmy kobietę w ciąży. W porządku. Chodź, idziemy. Idziemy. Raczej wcale nie w porządku. Zbliżenie na brzuch. Nie, na krew. I bez lokacji. No ale mówiąc szczerze, no, jakby to właśnie była Dina na przykład, no... Okej, okay, czyli Ellie zrezygnowała z zemsty na rzecz powrotu do domu. Mamy Jessiego, mamy Dinę, mamy Tomiego, jest Ellie. Zginął Owen, babka w ciąży. Ups. No, ale ogólnie zostaje jeszcze Abby tylko.
Co dalej w drogę? Dobra. Może rozerwimy tą imprezę? Jakiś cios nożem, coś? Kurde, przy takim oświetleniu. Dobra, kochani. Ja w tym miejscu kończę ten odcinek. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro. Cześć. Hej.